w jaki sposób powstają perły. Oczywiście najczęściej perły są wytwarzane przez zwierzęta, które żyją w morzach, chociaż mogą też występować wśród zwierząt, które zamieszkują wody słodkowodne. Wiadomo, że te perły są produktem niejako małż, ale co ciekawe, również niektóre ślimaki mogą wyhodować te perły. Ale w jaki sposób ta perła powstaje? Oczywiście, kiedy to ciało mięczaka zostaje jakoś podrażnione, oczywiście wnętrze tego ciała, na przykład przez ziarenko piasku, wówczas następuje reakcja obronna. Po prostu taki obiekt obcy, który drażni to wnętrze tej małży, jest otaczany przez substancje wapienne. W ten sposób, żeby po prostu nie dochodziło do podrażnienia, tak żeby to nie stanowiło zagrożenia dla tego zwierzątka. I warstwa po warstwie ten obiekt jest właśnie niejako nabudowywany przez substancje wapienne. Pokrywanie takiego intruza następuje warstewka właśnie po warstewce, czyli powstaje coś, co znamy jako perły. I staje się coraz większe oraz coraz twardsze. Najczęściej mają one 8-12 mm. Powyżej 14 mm zdarza się bardzo rzadko i są to egzemplarze bardzo cenne. Oczywiście da się hodować te perły. Wprowadza się po prostu do małża kawałek muszli innego osobnika, czyli do tej wewnętrznej części tego małża wprowadza się na przykład kawałek masy perłowej, a ten w tej reakcji obronnej po prostu zaczyna ją powoli obudowywać i w ten sposób tworzy się perła. Perły oczywiście są z takiej substancji, że się starzeją. Te warunki atmosferyczne, oddziaływanie powietrza, innych substancji ciała ludzkiego powoduje, że 100-150 lat i te perły mogą się po prostu rozsypać, czyli perły też się starzeją. Więc taka reakcja obronna małży, którą teraz wykorzystuje się też do hodowli pereł, powoduje, że po prostu mamy, raczej jubilerzy mają z czego tworzyć biżuterię, mamy co podziwiać, mamy co kupować i co ciekawe, jest to niejako coś, co tego małża non-stop uwiera, non-stop mu przeszkadza, dlatego otacza go tą, można powiedzieć, masą perłową, substancjami wapiennymi, tak żeby mu to nie przeszkadzało i to powoli, powoli rośnie, oczywiście do pewnego rozmiaru. A hodowanie pereł, oczywiście odpowiednia ilość małży, do każdej wkładamy tą ociupinkę jakiegoś kawałka muszli, na przykład innego małża i czekamy te kilkanaście lat i mamy gotową perłę. Dziękuję za uwagę.